Popatrz, na pewno znasz takie osoby w Twoim otoczeniu, które są bardzo aktywne, które pracują od rana do wieczora, po 16 godzin, w kilku firmach, w kilku zawodach, a mimo tego ich życie jest takie szare, bure i ponure. Nie ma w nim obfitości. Jak to więc możliwe, że ta osoba tyle z siebie daje, 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 a jakoś nie widać efektu, dlatego że daje za dużo, czyli nie ma czasu i energii, aby coś przyjąć, lub przyjmuje byle co. I gdy przyjmuje byle co, to takie jest jej życie. Bo jeżeli ty jesz rzeczy, które ci nie służą, które są niezdrowe, które są sztuczne, no to daleko nie pociągniesz. I dokładnie tak energią wszechświata. Jeżeli ty zapełnisz twój kielich energią, która jest ciemna, brudna, negatywna, nie ma z tobą nic wspólnego, to nie będzie miejsca, by przyjąć to, co pozytywne, no i automatycznie twoje życie będzie takie, jak energia w kielichu. I odwrotnie. Na pewno znasz takie osoby w twoim otoczeniu, które stale coś chcą brać. Na pewno znasz takie osoby. Wszystko, cokolwiek, jak odkurzacz, prawda? Jeżeli przyjdą do ciebie, to zabiorą wszystkie stare ubrania, wszystkie stare rzeczy, bo wszystko im się przyda. Czy te osoby są szczęśliwe? Również nie. W ich życiu również nie ma obfitości, szczęścia i spełnienia, bo one za dużo biorą, a za mało dają z siebie. I jednocześnie biorą to, co jest mało wartościowe. Bo mają niskie poczucie własnej wartości, o czym mówiliśmy już na naszych poprzednich spotkaniach, czy cokolwiek innego. Dlatego tym kluczem do szczęścia, spełnienia i obfitości jest...